Dzisiaj na jednej wielkiej scenie wszystkie postacie się spotkają i oddadzą wspólne przedstawienie, bo właśnie taki sam mamy. Żadnych przedstawień, zrozumiano? Żadnych baśni i bajek, żadnych problemów. Nareszcie mam upragniony urlop. Cisza, spokój, szum morza, śpiew ptaków. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem urlop. Wielki bajek też czasami musi odpoczywać. Wielki bajek, przepraszam, że przeszkadzam, ale... Żadnego ale! Na urlop pojeżdżam i wszystko inne może poczekać, aż wrócę. Dzieci przyszły, oczy zapłakane, smutne mają miękki. Żal mi chłopczyka i tej dziewczynki. Kłopotami przychodzimy. Złe nowiny przynosimy. Baba Jana pierwotnie wzburzyła. Na miejscu chatki pensjonat postawiła. Taki z basenem i wielkim ogrodzeniem. A tuż to nie jest czekoladowa, tylko zwyczajna, asfaltowa. Biedne rodzeństwo o pomoc się prosi. Bez chatki z piernika nie ma Jasia i Małgosi. Pensjonat zamiast chatki z piernika uzasadnione jest wasza panika. Niech baba Jana tutaj przyjedzie. Słucha? Jak to? Nie może zostawić biznesu? Ma wszystko zostawić i natychmiast entuzjazmić. Oto wielki problem dziewczynki i chłopczyka. Nie ma baby Jany i chatki z piernika. A pani tu czego? Przecież mnie pan wzywał, zatem jestem. Baba Jana? Nie baba i nie Jana, tylko Jadwiga. Jestem teraz poważną biznesową. Pracuję w branży turystycznej. Co pani z siebie zrobiła? Jak pani wygląda? Kobieta na moim stanowisku musi odpowiednio się prezentować. Ale w bajce nie ma słowa o pensjonacie. W bajce? Kto to wreszcie do bajki? Czytanie bajki z tym trzeba jest dużo czasu. Dzieci mają komputery, telewizory. Wszyscy dbają o wygląd. Salony piękności rosną jak grzyby po deszczu. Kto chciałby jeszcze czytać o kocmołku, o drażniącej starej babiadze, a poza tym dość niewiecznego naprawienia chatki po tych tu chulikanach jednych. Proszę się nie zapędzać za daleko. Taki czas nastał i ciała jakaś chmiga. Zimny do bajani przyszła Jadwiga. Dzieci bajek nie czytają, w bajki za tym umierają. Wielki bajek, umiera moja bajka o chlebie Śnieżce. No niemożliwe, widziałem Śnieżkę kilka dni temu. Śnieżka się kresła, w głowach się poprzewracała, żeby kresy młotków opustoszał. Krasnoludki, gdzie Śnieżka się udała? Blok sobie wybudowała dla każdego oddzielne mieszkanie i przynajmniej dwa pokoje. W swoich klatkach się pozamykali, do kopalni nie chodzą. Siedzą, grają, oglądają i jedzą. To ja może wezmę Krasnę, niechaj sprawę wyjaśnię. Zła królowa się obraziła, na krasnoludki naskarżyła. Wielkiego bajka widzimy i piękny pozdrawiamy. Witajcie i opowiadajcie, co zmieniło się w bajkowym lesie, bo wiem, wiel smutna niesie, że chatka krasna nie
opuściły krasnale i rzutów nie mają wcale. Ania mówiła, to zrozumiałe. Dzieci bajek nie czytają, sami więc pomyśleliśmy, po co się trudzić. Krasnoludki, kochane, musicie do chatki powrócić. Musicie bajki dzieciom przywrócić. Czasy się zmieniły, na to nie ma rady. Żeby przetrwać, trzeba mieć kogoś nieodparty. I tak jak ja, interesujący. Wybaczcie na mnie, czas muszę się rozwijać. Starcz, nikogo nie wypuszczę do tej sprawy, nie zostanie rozwiązana. No to nic jest wspólnego, muszę was wziąć do galopu. Na pomoc troszkę fantazję wzywam, póki się wielki bajek nazywa. Dzieci bajek nie czytają, bajki same umierają. Bajkowe postacie w rolę zmieniają i z bajek uciekają. Swoje chatki opuszczają. Jaka szkoda, a co z fantazją? Przecież fantazja jest od tego, aby bawić się dla całego. Dzieci fantazji nie mają, bo tylko grają i oglądają. W dzisiejszych czasach dzieci bawią się inaczej. Grają na komputerze, nawet nie jeżdżą na rowerze. Tylko piłkę na pół grają. A czytać nie czytają, nawet bajek nie słuchają. Ale czasem oglądają. No co? Bajki kochane, baśnie, najmniejsze idą Krzysia drogą, nigdy nie stracą, ale zawsze pomogą. Dobrze powiedziane, a zatem dzieciaki kochane, jeśli chcecie, aby baśnie nadal żyły, droga dziewczynko, chłopczyku mił, czytajcie, rośnij, czytajcie swoje fantazje rozwijać. Tym kluczem można otworzyć bramę.
słyszysz więcej niż sam nawet myślisz. Słuchaj tylko, słuchaj ciszy. Wasi łatwiej przyjaciele na was poczekają. Niespodzianki dla was mają. Ale wszystko zdarzyć się może. Tylko niech ktoś baś nam pomoże! A teraz zaczaruję i wszystkie baśnie uporządkuję. Pani Edwiga nie wybawajamy się z niej. I powróci do swojej karatki ku radości Jaśka i panny Małgorzatki. Nie żartuję wcale do swojej chatki. Wracę jak też szkoda stale. A zatem.